Przypomnę sytuację opisaną w poprzednim filmie. Ostatnią przeszkodą na twojej drodze do zamku i uwięzionej w nim królewny okazał się złośliwy troll, który za przejście przez most zażądał opłaty. Ponieważ nie miałeś pieniędzy, ostatecznie zaproponował ci zagadkę. Jeżeli rozwiążesz zagadkę, troll cię przepuści. Jeżeli nie, twój los będzie nie do pozazdroszczenia. Przypomnę też, że udało nam się zagadkę trolla przełożyć na układ równań, czyli zapisać w postaci dwóch równań na dwie liczby P i D. Te dwie liczby mają jednocześnie spełniać dwa równania. Tu są te równania. Przypomnę, że P to jest liczba monet 5-dukatowych posiadanych przez trolla, a D liczba monet 10-dukatowych. I to są dwa równania, które musimy rozwiązać, jeżeli chcemy uratować naszą głowę i uratować księżniczkę. Przepiszę może te równania jeszcze raz tutaj niżej. P plus D równa się 900 oraz drugie równanie 5P plus 10D równa się 5500. Dobrze. Teraz tak, no jest wiele sposobów, żeby rozwiązać układ równań. Ja tutaj zaprezentuję wam jeden, który może nie jest najlepszy, ale z pewnych względów jest najbardziej taki poglądowy. I może, ponieważ to jest pierwszy układ równań, który rozwiązujemy, rozwiążemy go tą metodą, czyli wykreślimy te dwa równania. Jedno równanie takie liniowe opisuje prostą w układzie współrzędnych. Wobec tego układ równań to są dwie proste. Teraz punkty, które spełniają jednocześnie, na liczby, które spełniają jednocześnie dwa równania, to są współrzędne punktu, który leży na przecięciu dwóch prostych. Dobrze, zajmijmy się teraz równaniem numer 1. P plus D równa się 900. Tu mamy nasz układ współrzędnych, więc tak, dla P równego 0, D jest równe 900. Czyli mamy jeden punkt, który, tak, czyli to jest punkt 900, 0. Na ten punkt należy do naszej prostej. Z kolei, kiedy D jest 0, to P jest 900. A tutaj mamy punkt 0, 900. No i teraz to jest, te dwa punkty wyznaczają prostą, więc to jest prosta, która przechodzi przez te dwa punkty. Ja może zaznaczę jeszcze więcej punktów, żeby łatwiej mi było narysować. No ale jak ktoś ma linijkę, to to jest niekonieczne. Po prostu przykłada linijkę i rysuje prostą przechodzącą przez te dwa punkty. Tak, czyli liczby, które spełniają pierwsze równanie, leżą na tej prostej, no ponieważ P i D są dodatnie, więc rysuję tylko ten fragment prostej dla dodatnich wartości P i D. Teraz drugie równanie. 5P plus 10D równe 5500. To również opisuje prostą. Wobec tego, tak jak P jest 0, dla P równego 0 mamy 10D równe 5500, zatem D jest równe 550. Czyli dla P równego 0 D jest równe 550, 5600 to jest w połowie, czyli to jest tutaj. Z kolei dla D równego 0 otrzymujemy 5P równe 5500. Wobec tego P, no P jest dwa razy większe, prawda? Czyli 1100. 1100, tu jest 1000, 1100 jest tutaj. No i teraz, czyli to będzie ta prosta. Teraz może ja jeszcze parę punktów na niej sobie wybiorę. O. I to będzie ta prosta. Powiedzmy, że to jest proste. Trochę ona tu się krzywi, ale powiedzmy, że to jest proste. Jak macie linijkę, kartkę, to możecie to narysować dokładnie. No, mnie się tu wydaje, że to jest punkt przecięcia, że to będzie punkt przecięcia. Wygląda na to, że ten punkt przecięcia to ma współrzędne jakie? D jest 200, a P jest
500, 700. To jest punkt przecięcia. No więc może sprawdźmy, czy te rzeczywiście te punkty spełniają nasze oba równania, czyli D równe 200 i P równe 700. Dobrze, sprawdzamy pierwsze równanie, P plus D, czyli tak, 700 plus D 200 równa się 900. Aha, czyli pierwsze równanie jest spełnione. Teraz drugie równanie, 5P, czyli 5 razy 700 plus 10D, czyli 10 razy 200. I to równa się 5 razy 700, czyli 3500 plus 2000, a więc 5500. Też się zgadza. A więc trolu wołamy, trolu. Wiemy, ile masz monet. Masz 700 monet 5-dukatowych i 200 monet 10-dukatowych. Troll, choć niechętnie, powoli usuwa się z mostu. Droga do zamku jest wolna, księżniczka jest uratowana.